Państwa gościem, tak jak obiecałam, sędzia Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamięta pan jeszcze, jak się Czy um, przez te dwa lata już wypadł pan z formy, jak pan sądzi? Chciałby um, pan to pewnie sprawdzić. Chciałbym Uch. sprawdzić, staram się utrzymać formę. Co prawda, um, jak się prowadzi rozprawę, ćwiczę um, w teorii, um, rozmawiając ze studentami czy z aplikantami, ale staram się utrzymać formę. Teraz już żarty na bok. Powiedział pan wczoraj, że ma poczucie życia w procesie fransa kawki. I rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić. Pan się spodziewał um, takiej decyzji, um, pana wiceprezesa Radzika. Czy szedł Pan wczoraj z przekonaniem, że jednak będzie mógł zgodnie z decyzją polskiego sądu wrócić do pracy? Um. Nie urodziłem się wczoraj, także też oczywiście liczyłem się z tym, że nie zostanę dopuszczony. Na pewno było to jakieś zaskoczenie, no ale jakby taka sinusoida tych emocji chyba jest wpisana w moje DNA, więc, więc żyję. Dziękuję. A jakie, jakie pan, jak, jaki pan ma plan teraz dalszy? No bo tak, mamy wyrok, prawomocny już wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi, który nakazuje przywrócenie pana do pracy. Więc tutaj sąd zrobił chyba wszystko, co mógł zrobić. Jest pan wiceprezes Radzik, nominowany przez pana Zbigniewa Ziobrę, który mówi: Nie, nic nie robię sobie z wyroku polskiego sądu, no bo tak to chyba trzeba nazwać. Bardzo, bardzo dobrze i celnie pani redaktor tu ujęła. Nie pozostaje mi nic innego, jak oczywiście wyegzekwowanie tego orzeczenia. Jak? Zwrócimy się. Mamy już tytuł egzekucyjny. Zwrócimy się do sądu rejonowego, który jest właściwy w tych sprawach, mhm. aby um, nakładając grzywny na um, prezesa, przymusił go um, do wykonania tego orzeczenia prawomocnego sądu um, praskiego. E, taka grzywna teoretycznie w przypadku jej nieuiszczenia może być zamieniona na areszt. E, no ale raczej trudno sobie wyobrazić, żeby w dzisiejszych e, czasach e, izba dyscyplinarna, która musiałaby akurat w tym momencie wyrazić zgodę na zatrzymanie e, prezesa, no podjęła to taką decyzję. Zupełne science fiction, jeżeli chodzi o polską <laughs> rzeczywistość w tej <laughs> chwili. Panie sędzio, a... Mm... Wczoraj Zbignie Ziobro. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości pytany był o tę sytuację. Po pierwsze umywał ręce twierdził, że on w ogóle absolutnie nic do tego nie ma. On w tym nie uczestniczył, on nie wie, nie zna się, nie interesuje się, jest zarobiony, mówiąc krótko, a już później dodał, że z tego, co on się orientuje, no to jest to kwestia wyroku izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Stąd taka, a nie inna sytuacja. Czyli trwamy absolutnie w swoich pozycjach, nie mamy zamiaru zupełnie się z nich ruszyć. Pytanie, jak? Czy to będzie, pana zdaniem, miało wpływ na nasze relacje z Unią i pieniądze, które z Unią, z Unii mają płynąć, bardzo potrzebne w tej chwili pod każdym względem? No bo wiemy, że odwieszenie sędziów było jednym z warunków No mm -hmm. e e e e e taka postawa oczywiście kłóci się z tymi postulatami Unii Europejskiej, ale to już jest wielka polityka. I obawiam się, że Komisja Europejska i unijni biurokraci mogą zrobić ten krok do tyłu. Czyli boi się pan, że y, Unia poświęci was po prostu dla y, sytuacji y, ogólnej. W może, może nie poświęci <grym> nas, y, bo tutaj też z, 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 absolutnie zgadzam się z panem y, profesorem Dudkiem, y, nie poświęci nas, tylko y, poświęci praworządność. Tak na to y, y -y. trzeba patrzeć. I naprawdę Pan myśli, że taki scenariusz jest możliwy, że Unia poświęca praworządność y, 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 dla. Y, y, myśl, myślę, że tak, to są, że... to są politycy i tak naprawdę wartości dla nich się y, y, nie. Liczą. A czy wa warto rozmawiać o praworządności nawet dzisiaj, kiedy trwa wojna w Ukrainie? Ja myślę, że zawsze warto i zwłaszcza dzisiaj. No trzeba rozmawiać o tym. Ale to ja widzę, że Pan bardzo gorzko ocenia już wszystko to, co dzieje się także w strukturach unijnych. No kawa na ławę, no bo ja pamiętam jeszcze jak rozmawialiśmy parę dobrych miesięcy temu, to Pan miał nadzieję, że ta Unia jednak stanie na wysokości zadania i rzeczywiście będzie uczyć polski rząd co znaczą te wartości europejskie, także pod kątem praworządności. Mm. Teraz widzę, że trochę już mniej Pan ma w sobie tego entuzjazmu. Jestem może bardziej sceptyczny, ale może rzeczywiście to jest taki moment, że stara Unia musi się uczyć od tej Europy Wschodniej, jak się y, bić o te wartości, obserwując to co się dzieje w Ukrainie, czy choćby te kwestie praworządnościowe i walka o niezależne sądy w Polsce. Mm -hmm. A co? Panie sędzio, jeśli się okaże, że Unia jednak tę praworządność Poświęci i że te pieniądze do Polski popłyną, bo wojna w Ukrainie, bo Polska pomaga, bo tak trzeba. Mhm. Co dalej? Co wtedy? <laughs> to oczywiście będzie tak naprawdę krótkowzroczne, bo tak jak powiedziałem, o praworządności trzeba zawsze mówić. Gdyby w Rosji były niezależne sądy, była praworządność, no to nie rządziłby nią zbrodniarz i pewnie nie doszłoby do wojny i ataku na Ukrainę. Jeśli Unia poświęci te kwestie, no wierzę w to, że my polscy prawnicy i obywatele m, będziemy robili swoje, będziemy ciągle bronili tego niezależnego wymiaru sprawiedliwości. To jest jedna z podstaw demokracji. Jeśli nie będzie e, niezależnego wymiaru sprawiedliwości, prędzej czy później będziemy mieli taką sytuację jak w putinowskiej Rosji. I w tę stronę zmierzamy pana zdaniem? W tę stronę nas y, obecny obóz rządzący ciągnie? Wydaje mi się, że tak, bo y, ta putinizacja prawa y, u nas y, ciągle postępuje. No, w cieniu agresji na, na Ukrainę tak zwana izba dyscyplinarna działa w najlepsze. Są zawieszeni sędziowie, a takim symbolem stało się to, co zrobił trybunał Julii Przyłębskiej 10 marca. Czyli stwierdził, że artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który dotyczy koszty. rzetelnego procesu, jest niezgodny. <k> <k> I co to tak naprawdę oznacza dla, dla nas, dla obywateli? To znaczy my w tej chwili nie mamy prawa do niezależnego sądu, zdanie pani Przyłębskiej? Ym, no tak to wygląda. Tak to wygląda, że takie właśnie wartości, jak ten uczciwy proces sądowy... Yy, Pani Przyłębska postawiła pod dużym znakiem zapytania. Warto, warto dodać, że to samo robi Sąd Konstytucyjny w Rosji, że kwestionuje... Są dwa kraje w Unii Europejskiej, znaczy nie w Unii, tylko w ogóle tak, na kontynencie europejskim, tak. to jesteśmy my i Rosja z takimi wyrokami, orzeczeniami. To prawda, więc jest pewne podobieństwo. Mhm. Pani sędzia, to teraz kwestia właśnie dotycząca jeszcze tego, co, 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 co w tej sytuacji można, można zrobić, bo wielu, pan jest do tego przyzwyczajony, e, mówi, e, że pan jest politykiem, który nadal kurczowo próbuje zostać sędzią. Jak pan odpowie ludziom do, co do tego, że pan ma jakieś poglądy polityczne, że, że wychodzi na ulicę, że, 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 że do, według wielu opowiada się po jednej stronie sceny politycznej przeciwko drugiej stronie sceny politycznej, a sędziemu tego nie wolno robić? Mm -hmm. <śmiech> <śmiech> y Obawiam, obawiam się, że moje zapewnienie, że nie jestem politykiem, nie wystarczy, ale y, jakby apeluję do, do wszystkich komentatorów, żeby prześledzili moje wypowiedzi y, i moich przyjaciół y, sędziów. My się wypowiadamy na tematy związane z praworządnością i sądownictwem. Y, nie jest to naruszenie ani y, naszego kodeksu etyki zawodowej, konstytucji czy jakichś aktów y, prawa. Międzynarodowego, wydaje się, że mamy prawo publicznie zabierać głos w tych sprawach. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy na sali sądowej byłem bezstronny, mogę powiedzieć, że nigdy nie zdarzył się wniosek o moje wyłączenie jako sędziego. Również ze, ze strony prokuratury, która w dzisiejszych czasach no, nie jest niezależna i jest tym mieczem, czy raczej pałką e, ministra Ziobry. Mm -hmm. um. W Sejmie, jak wiemy, są trzy, o ile się nie mylę, projekty dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Jeden autorstwa partii rządzącej, drugi płynący z Pałacu Prezydenckiego od prezydenta Andrzeja Dudy, no i ten trzeci przygotowany przez justicję i w ogóle organizacje obywatelskie. Ten na razie odłóżmy, bo ja jak rozumiem, uważa pan, że, 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 że akurat ten projekt jest najlepszy. Ale czy którykolwiek, no, pisowski też, właściwie muszę pana zapytać o prezydencki, czy jest sens w ogóle nad nim pracować? Czy on rozwiązuje w najmniejszym stopniu Stopniu problem izby dyscyplinarnej, czy po prostu zdejmujesz szyld izba dyscyplinarna i zakłada jakiś inny, ale wszystko zostaje pod staremu? To jest e, oczywiście tylko zmiana tych szyldów. E, tak naprawdę przecież nie chodzi o to, że, czy mamy tak zwaną izbę dyscyplinarną, czy jak w projekcie prezydenckim Izby Odpowiedzialności Zawodowej, czy e, Izby Prawa Publicznego, Prawa Prywatnego, jak w projektach. Zjednoczonej prawicy. No tak naprawdę chodzi o to, żeby ten system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów był uczciwy, sprawiedliwy i żeby sędziowie ponosili. Tę odpowiedzialność przed e, niezależnym organem, na który nie mają wpływu politycy, bo oczywiście sędziowie muszą ponosić odpowiedzialność, czy to dyscyplinarną, czy też karną, No właśnie, Bo to jest kolejny argument na, często naruszają. powtarzamy, że o specjalna kasta y, chce sobie działać, jak jej się żywnie podoba, żeby nikt nad nią nie miał kontroli i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że to nie chodzi o e, brak mechanizmu e, dyscyplinarnego, tylko jak on powinien wyglądać, żeby był jednocześnie akceptowalny przez was, ale z drugiej strony, żeby rzeczywiście mógł oceniać was w sposób mm. obiektywny. Tak, oczywiście nawet akceptowalny przez nas, tylko mm, przez każdego cywilizowanego y, człowieka, bo nie ma wątpliwości, że sędziowie, którzy postępują nieetycznie, powinni być wywalani na zbity pysk ze służby sędziowskiej powinni trafiać do więzi, jeśli to prawo. Łami. Natomiast dzisiaj ten system odpowiedzialności dyscyplinarnej tak naprawdę jest podporządkowany jednej osobie. Ministrowi Sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu i Liderowi Solidarnej Polski w jednej osobie. On wybiera oskarżycieli, on wybiera sędziów, on stworzył tak zwaną Izbę Dyscyplinarną. Obawiam się, że nikt nie chciałby um, tłumaczyć się przed takim sądem. No dobrze, to jak powinien wyglądać ten mechanizm dyscyplinarny? Tak, gdyby, gdybyśmy mieli go budować teraz od podstaw, jak, w jaki sposób? Kto powinien w nim zasiadać? Um, oczywiście tam powinni zasiadać um, niezależni sędziowie, niewybierani przez um, polityków, zamiast Izby Dyscyplinarnej. Um, absolutnie, um, na przykład instancją najwyższą może być Sąd Najwyższy i sędziowie, którzy tam um, orzekają. Kiedyś um, instancją um, ostateczną była Izba Karna Sądu Najwyższego i wcale nie było tak, że ona patrzyła przez palce na rozmaite przewinienia sędziów, tylko też orzekała najsurowszą karę, czyli po prostu wydalenie sędziego ze służby. Dzisiaj po tych paru ładnych latach, czy ma pan poczucie, że ministrowi Ziobrze, o którym powiedział pan przed chwilą, że cały wymiar sprawiedliwości jest mu podporządkowany, ta reforma, w cudzysłowie, wymiaru sprawiedliwości się udała? Bo, bo jak się rozmawia z przedstawicielami partii pana Zbigniewa Ziobry, to oni mówią, że są blokowani przez Prawo i Sprawiedliwość, że, że, że to wcale nie idzie tak, jak miało mhm. iść. Tak, jak po pierwszych rządach Prawa i Sprawiedliwości w okresie 2005-2007 po ministrze Ziobrze w sądach zostały drewniane młotki, podkładki akustyczne, no to po tych ostatnich latach to już będą ruiny. Takim obiektywnym wskaźnikiem jest to, że nie możemy mówić o żadnej reformie. Procedury i postępowania sądowe wydłużyły się o kilka lat. Miesięcy, więc wcale nie jest tak, że te sądy działają sprawniej i są bliżej obywatela. Wprost przeciwnie to, co zrobił minister sprawiedliwości. Na pewno się zapisze w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale raczej niezbyt pozytywnie. Panie sędzio, i tak na koniec, jak Pan sądzi, kiedy Pan wróci do orzekania, i czy w ogóle? Wrócę do orzekania. Nie wiem, czy za dwa lata, czy za sześć. Czy za 10, ale jestem przekonany, że wrócę. I nie odpuści pan naprawdę? Nie, 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 nie ma pan tak, że pan opadnie <grym> i powiem, mam to wszystko gdzieś, po prostu już, już dość? Yy, oczywiście, że nie odpuszczę, bo yy, to by było yy, niegodne yy, tych obywateli, którzy yy, od 2015 roku walczą o te niezależne sądy. To też byłoby yy, Nielojalne wobec moich koleżanek i kolegów sędziów, a poza tym tę energię ciągle od tych obywateli i obrońców praworządności czerpię i zapewniam, że wystarczy mi jej nawet na wiele, wiele lat. Obie jak najkrócej. Igor Tuleja. Bardzo dziękuję panie sędzio za, za to spotkanie. Wszystkiego dobrego panu życzę.